Niniejszym ogłaszam, że największe mieszkanie, które do tej pory remontowaliśmy w Domowych Rewolucjach, jest gotowe. Najpierw zobaczcie, jak wygląda przedpokój. Proszę bardzo. Ciach, zmienił się troszeczkę układ ścian, widzicie? Lecimy dookoła. Ta ściana się przesunęła, mamy na niej tapetę, tam już nie ma skosu, a tutaj, gdzie do tej pory była sypialnia rodziców, jest pokój Emmy. I ten pokój jest mniejszy niż pokój, który miała do tej pory, ale podzieliliśmy go na strefy. Dzięki tej ściance mamy tutaj sypialnię, wyróżnioną też tapetą, która imituje kolorowe lastryko. Te same kolory pojawiają się na łóżku, na poduszkach, na narzucie. No i mamy jeszcze takie typowo nastoletnie rozwiązanie. Nastoletnie i piknikowe i ogrodowe w jednym, czyli lampki. To jest bardzo prosty patent, takie lampki kosztują grosza, naprawdę robią klimat we wnętrzu. Tutaj mamy szafę. Szafa jest lustrzana, dzięki czemu trochę nam się rozszerzył ten pokój. Za szafą kryje się biurko, kryją się szafki, gdzie można przechowywać rzeczy. No i tego miejsca do przechowywania naprawdę jest sporo, dlatego że z drugiej strony również mamy i zamykane szafki na zabawki. Zwróćcie uwagę na podłogę. W całym mieszkaniu wymieniliśmy podłogę. Tutaj były kafle przykryte wykładziną, teraz mamy panele, które przepięknie imitują drewno. No to teraz zobaczcie, jak jest w salonie. Ten salon stał się jasny, mimo tego, że mamy tutaj bardzo dużo elementów. Pamiętacie na pewno starą szafkę, która stała w sypialni. To jest szafka po babci Elisy. W tej chwili zyskała nowy kolor. Ten kolor tutaj mocno dominuje. Wygląda fantastycznie. Duża kanapa, na której zmieści się cała rodzina. Czyli mamy turkusy, mamy granaty, mamy zieleń, a to wszystko w jakiejś takiej eleganckiej oprawie, być może dzięki tapecie, która nam tworzy tutaj piękne tło. Wprowadziłyśmy tutaj też z Mariką klimat morski. Zwróćcie uwagę na te kinkiety, które wyglądają jak takie patyczki wyrzucone z morza. I dokładnie tak też wygląda stół, a właściwie jego podstawa. Stół, który z jednej strony jest bardzo mocno zdobny, a z drugiej delikatny. A to dzięki temu, że blat jest zrobiony ze szkła. Świecznik, bardzo ciekawy, zrobiony na kawałku dryfującego drewna. Do tego mamy proste krzesła w naturalnym kolorze, do tego mamy lustro po drugiej stronie, które bardzo pięknie będzie odbijać światło. Jadalnia, salon, no i oczywiście telewizor. Wykorzystałam stary telewizor naszych bohaterów.